Yeah, on my grind all day, gonna make $1 million son that someday. You know I'm in the building when I write this way. Put me in the ground when I bite this game, bitch, I'm an animal, eating these rappers, I swear I'm a cannibal. About to fulfill all my dreams, I'm a fiend. I've been plotting and scheming, this shit is obscene. I rise on fleek, what in the fuck does all that even mean? Seems like we're scared of how others perceive, but let me be straight up, this shit is for me. Me, this shit is for me, bitch verbatim. Working all day, these games I'm playing. Killing every shitty rapper, motherfucker slam. Let them all know I'm about to win it when they bum my shit right now. Right now, right now. Ain't nobody fucking around town right now. Ain't nobody fucking with the sound right now. Ain't nobody fucking around town my shit. Elo320, jestem Stricto, a ze mną jest StiveQ. Cześć, siemanko widzowie, z tej strony StiveQ. No i reszta OZDB, patrzcie ile jest. Pododawałem parę osób. Dużo. Takich normalnych. Na przykład Geonologia, ty Olomiga. Dziwny nick. No nie, no to jest taki mój widz i będziemy dodawać do znajomych tylko te osoby, które coś tam piszą na czacie. Mhm. Na czacie... O, ktoś mi rzucił, Kuba mi rzucił flagę, dziękuję bardzo. Będziemy dodawać te osoby, które piszą na czacie, jakby to powiedzieć... Że są aktywni po prostu na czacie. Fanem, że jest fanem. No, tak, że jest fanem. Dobra, i na tym odcinku postaram się wbić levela. Dobra, gdzie ty jesteś? Dwie osoby mnie chronią z Jordi i Gold, bo mam flagę. Idź zdobądź flagę naszą, bo muszę dostarczyć. Ja mam teraz laga. To nie wiem. No. Kurwa, to będziesz musiał odświeżyć. Dobra, nie, już jest. I zapraszamy na naszą grupę. Jak będzie 100 osób, to co będzie? Jak będzie 100 osób, to już będą regularnie filmiki z OZDB. Mhm. Napiszcie, czy wam się podoba w końcu, że wróciliśmy do tego OZDB. 80 osób? Jeśli będzie, ile lajków? Jak myślisz? 40. Ej, idzie do mnie ze flagą Bigo. Ja myślę, że 50. No to dobra, 45. Mhm. I już następny odcinek jest u StiveQ. Okej. Okay. Tylko nie nabijajcie tego za szybko przypadkiem. No, ale mam nadzieję, nie będzie czasu montować. Chociaż u mnie ostatnio aktywność trochę zmalała. Więc mam nadzieję, że to nadrobicie też tym. Właśnie. Dobra. No ale Zerobachera to zawsze było taką serią, która zbierała te wyświetlenia jednak spore. U mnie let's play są najbardziej lubiane, co nie? Mhm. O. Kubie chyba jeden przycisk się wcisnął, gdy pisał ten nick, bo ma OZDB 4. Nie. Albo może to znaczy jakoś cyfrę? Jakiś promil. Taki ukryty przekaz. Chwila, przywitajcie się z tym. Musiałem, wiesz. Nie dało się wytrzymać bez tego. No dobra. Dobra, ogólnie też my też graliśmy na turnieju. Tutaj się pokaże ta opcja. Czy się opłaca grać, czy nie? Opłaca się moim zdaniem, jeżeli nie dragujesz, bo jeżeli dragujesz, patrz, to nie ty masz sensu. Firebrida połowa M2. Połowa M1, sorry. Mhm. Więc tak. Nie, ja mam M1 i połowę... Ponieważ tego, tam na początku ma się 3000 fundu, 3000 zasobów bitewnych, więc... tak, czekaj. Na początku jest 3000 zasobów. Więcej można dostać ogólnie kryształów. Patrz. Pod koniec bitwy. Zmienili ogólnie sklep, StiveQ to pokazywał i ten sklep jest strasznie słaby. O. Ale jest ładny wizualnie. No, tak. Ale głównie i też można goldboxy kupić pod przyciskiem z 6. Nie polecam. Znaczy fajne. Chcieliśmy kupić jednego goldboxa tak na odcinek, żebyście wiedzieli jak to wygląda. No. Ale nie mamy pace of guarda, niestety nie można SMS. To ja bym kupił, bo 2 zł tam nie jest dużo jak na SMS-a, jednak PaySafeCard to nie za bardzo. SMS-em to już byłby na pewno. Mhm, już by ale był. Wiesz jakie są prowizje SMS-em. Jak kupisz za 6 zł coś, na przykład donate'a wyślesz, no to za 6 zł, no to on dostanie tylko 2,40. Trochę słabo. No, a od kogo to widziałeś? Od Knessa czy u kogo, bo już nie wiem. Tego, Yahimozo. Aha, no to widziałem. Ja wysyłałem do Knessowi 6 donatów pod rząd za 1 zł. I pewnie on z tego dostawał z jednego donata 10 groszy. Złotówkę zarobił. Nie, na 60 groszy dostał. Ale nudziło mi się, miałem ten kilka złotych na koncie. A jest jakaś różnica pomiędzy Twitchem, Hitboxem a YouTube'em? No jest, Hitbox i Twitch ogólnie to są też do streamowania, ale na nich jak się streamuje, to szybciej ludzie widzą. Na Hitboxie najszybciej widzą, potem jest Twitch, a na koniec YouTube, ale na YouTubie więcej osób na pewno. A na Hitboxie zazwyczaj najmniej jest. Kurde, ja mam lagi i to duże. Dobra, więc już jesteśmy po tym trochę długim cięciu. Jak widzicie, pozmienialiśmy się drużynami, byliśmy w niebieskich, a później w czerwonych. I później znowu czerwony. I teraz każdy czeka w lobby, aż wejdzie do nas. No, więc mało jest to zdyby. No, jest, nie trafił mnie. Kurde. Jak widzicie, mam po rosyjsku tanki, po polsku, po angielsku mnie wywala co chwilę. Tak. Co? Jakiś błąd flesza. No. Dobra, może na tym odcinku dobiję sobie lewda. Patrz, jak tu zbili. Do niebieskiego. Etymologia. Niech wejdą tam do niebieskich, no. No niech ktoś. Ale sobie wyobraź, jakbyśmy nagrywali na deathmatchu. Jaki byłby fokus na nas. No troszkę tam gdzie, no. No a troszkę, tylko prawie cała mapa by na nas się uwzięła. No, taki jest przypał bycia cyberem. Przypał. O, weź mi. Daj flagę, proszę! On jest słaby, on zaraz zostanie zabity przez tego, co tam jedzie za nim. O, Kuba, jaki ma cel. Daj. Daj, no ale to jest tam. Nie no, dobra. To ja go zaraz wywalę. Nie, dobra, zostaw go. Nie, patrz, on będzie tutaj jechał. Widzisz? Nie, weź, daj mu dostarczyć, bo ja już mam ten. Okej, dobra. To dam mu dostarczyć. I gram z tym, czym grasz? Ja gram... ale o co ci chodzi? Thunderem i szerszeniem? Tak. A ja gram szerszeniem i... Ło! Jak to się nazywa? Hammerem. No. Aj, było blisko. Ogólnie możecie zobaczyć mój pasek expa. Ja to sobie tak podzieliłem. Pusty. No. Bo zbijesz level. Ale patrz, ty się o tym też pierwszy raz dowiesz. Że tak, widzicie, mam 120, prawie 5000 expa. Jeśli wbiję 200 000 expa, to możemy zacząć drugi sezon. I tych sezonów mogłoby być 14. Bo trzeba wbić 1 400 000. I tak to 100 000 expa byłby nowy sezon. No, w sumie to jest dobre. A to teraz by musiał być drugi sezon, bo mamy już po 100 000 expa. Jak będziemy mieć 200 000, to będzie drugi. I potem go co? No, jak będziemy mieć 300 000, to będzie trzeci sezon. My tak co odcinkami ile nabijamy? 2000 expa? No i na pewno zrobimy te sezony. No i to w sumie byłoby... fajne. No tak to 100 000, dobra. Jak nie nagrywamy, to nie ma lagów, a teraz to już są ceny. No to jest właśnie przekleństwo, takie Gold od Zerobachera mnie zaprasza. No mnie też zaprasza, nie ma miejsca. Dla twojej rangi nie ma. No to jakim cudem on mnie zaprosił? Nie, ja też nie wiem. No. Nie, ja tam się nie znam na rosyjskim, więc... Nie wiem, skąd mnie zaprosił haker. Gold X Hacker. O, i teraz jesteśmy ogólnie na TS-ie i nie na Skype'ie. No i mam więcej FPS-ów, pewnie to widzicie. Ale no bo... film będzie renderowany w 30 FPS-ach, ponieważ taki w 60 mi się renderuje 3 godziny. Taki 15-minutowy. Bardzo obciąża komputer. Pomyliłem się, bo powiedziałem. Ja mam za słaby procesor do renderingu. No to, no... Ty nawet masz jakiś Intel Duo, coś tam. Nie, ja mam Pentium, czy jak to się tam nazywa. A, Pentium. Dawaj, haha. Ale mi tanki chodzi na maksymalnych, więc... Na tankich zależy bardziej od karty graficznej, czy od procesora, bo szczerze to nie wiem. Jak grasz na przeglądarce, to od procesora. Mm-hmm. A jak grasz na flashu, no to od karty graficznej. Mm-hmm. Ja gram na flashu, więc jest bardziej podany na kartę graficzną. Jeżeli będziecie chcieli odcinek z parkura, to możecie pisać w komentarzach. No już u mnie był OMP, ale może być też parkour. Już mamy pomysł na nową serię, no. To jest związaną z goldboxami. Mhm. Pomocy! Jest! W ostatnim momencie. No. Weź flagę, ja sobie delete'a kliknę. Ile minut ma ten odcinek, powiedz? Ten nie wiem. Bo mi tam nie liczy. To zobacz szybko. No nie wiem, jak to się na frapsie sprawdza. Ogólnie zmieniłem program z Bandikama. Do końca i kończymy. No. Albo jeszcze dobijemy tego levela. Idź odbij flagę. Ile będzie ci ten level kosztował? Nie wiem. Olivier, hej, zaproszę Oliviera. Nie, tego raka. Już zaprosiłem. O Boże. Ej, a ty ogólnie grasz w te Pokémon Go już, czy masz tego jednego Pokémona? Nie gram, bo mi karta SIM się nie wczytuje i nie mam internetu. No to nie możesz... A dobra, nic, pomyliłam się. Ja tam gram, na wsi to jest trudno znaleźć te Pokémony, ale mam tam 60. No na wsi może max mieszka 100 osób przy dobrych wiatrach. Niech szybko odbiją tą flagę. Wiesz, że tylko jedna osoba ma na mnie ochronę i tylko 5%? A na mnie to tylko jedna osoba i 10. Na Firebrida ma najwięcej osób ochronę. Jak widziałem. I to zaczęliśmy mówić, czy opłaca się te rankingi grać. I wtedy mam cię chyba na golda. Jest! Jaki? Jest! Co jest? Co jest? Czytaj czat. O Jezu, już będzie. Bang! Jest. Akurat teraz lag, ale go zabiłem. Ale o co chodziło, bo nie wiem. Levela będę miał. Okej, no to może jakiegoś... 2 kile nawet. Ej. No to może jakiegoś dobrego level-upa zrobimy, bo w sumie ja mogę szybko dobić. Bo ja mam tam 10 000, to możemy podobnego level-upa dobić. A ja mam tylko... no, 15 mi brakuje. No to poczekaj, sobie nie zabijesz nic w tym odcinku jeszcze. No nie! I ja przez 2 dni, przez dzień wbiję te 11 000. No nie. I zrobimy podwójnego level-upa, no dawaj. No nie, gościu, bo ja już tylko 1 kill. No nie co? Mogę się powstrzymać. I tak jest minuta do końca. No dobra. Nie. O, jeszcze weź 2 expa mi brakuje. 2 expa. Nie wbijaj, no weź, dziadzie. No chodź tu. Chodź, zobaczysz. Nie, ja nie chcę, bo musi być... No, jak go zabijesz, no to będę miał levela. No i akurat ma laga. Yeah. Jest, level up! Ale trochę dziwnie wyszedł. I pierwszy mój level up w życiu, który był po rosyjsku. No nie? Dobra, jeszcze 20 sekund. O Jezu, akurat teraz mi zaczęło lagować. X, Sniper X. Dobra. A więc dziękuję wam za oglądanie, dobijcie 45 łapek i będzie film u StiveQ. No i trzymajcie się i cześć!